Dolina Śmierci opis ciekawostki kilka takich najważniejszych informacji o tym bardzo, bardzo ciekawym miejscu. Dolina Śmierci czyli miejsce, które swoją nazwę zawdzięcza bardzo szczególnym warunkom, jakie tam panują czyli bardzo wysoka temperatura, minimalne opady, trudny dostęp i w jedną i w drugą stronę dzięki czemu to miejsce przyjęło taką nazwę, że właściwie nic tam nie żyje i nic nie jest w stanie tam przetrwać. No, dlatego tak zostało nazwane. Leży ona na południu Kalifornii, na pustyni Mojave. Ma powierzchnię około 7800 km2, czyli dosyć dużo. Długość to 225 km, a jej szerokość zawiera się pomiędzy 8 a 25 km. Jest otoczona przez dwa pasma górskie i jest to bezodpływowa depresja. W najniższym punkcie ma 86 metrów pod poziomem morza. Daje jej to miano największej depresji w Ameryce Północnej i drugie miejsce na półkuli zachodniej. Więc wysokie szczyty dookoła, a sama dolina schodzi bardzo, bardzo nisko. Tu warto też wspomnieć, że właśnie tu zanotowano najwyższą temperaturę w historii, temperaturę powietrza czyli plus 56,7 Dziesiątych stopnia Celsjusza. Miało to miejsce 10 lipca 1913 roku. Do tego dochodzi poza tymi olbrzymimi temperaturami, ponieważ te wysokie temperatury to coś, można powiedzieć, tam codziennego. Do tego dochodzi bardzo niska wilgotność, która średnio wynosi około 1%, czyli coś naprawdę niezbyt komfortowego. W niektórych latach w ogóle nie pada deszcz, nie ma opadów deszczu. A gdy mamy lata, kiedy te opady występują, to wynoszą one średnio około 50 mm rocznie. Czyli też coś naprawdę niewiarygodnie małego. Miejsce to od bardzo dawna jest ciekawostką, nie tylko ze względu na wysokie temperatury, na te warunki, jakie tam panują, ale też ze względu na tak zwane wędrujące kamienie. To wszystko znajduje się na dnie wyschniętego słonego jeziora, racetrack playa. Niestety dla lubiących tajemnice, dla tych, którzy nie byli w stanie wyjaśnić, z jakiego powodu te kamienie w ogóle wędrują, niedawno zaobserwowano, jak do tego zjawiska dochodzi. Chociaż to zjawisko występuje bardzo rzadko, ponieważ te warunki, jakie muszą być zachowane, są bardzo ciężkie. Ponieważ musi dojść do odpowiedniego opadu deszczu, na powierzchni jeziora musi pojawić się cienka warstewka wody. W nocy, kiedy zdarzają się ujemne temperatury, pamiętajmy, że w czasie dnia te temperatury mogą osiągać naprawdę wysokie wartości, to w czasie nocy pojawiają się, mogą pojawiać się ujemne temperatury. I w czasie takich nocy, kiedy ta ujemna temperatura skuwa lekko, lekką warstwą lodu, tą kilkucentymetrową warstewkę wody, wtedy niejako uwięzione są w tym kamienie. Ten lód z biegiem czasu zostaje połamane na takie kry, ale w niektórych miejscach są uwięzione w nich kamienie. Mamy krę, uwięziony kamień, oczywiście odpowiedniej wielkości, silny wiatr i ten kamień z tą krą potrafi, raczej ta kra z tym kamieniem potrafi się przesuwać, w wyniku czego ten kamień się przemieszcza. Wysoka temperatura, lód się topi, woda też bardzo szybko niestety tam znika i mamy ślad po wędrującym kamieniu. Niestety tajemnica wyjaśniona. Oczywiście to są tereny, które od bardzo dawna są chronione. No, w skali oczywiście Stanów Zjednoczonych, bo od roku 1933 jest to miejsce wtedy ogłoszone Narodowym Pomnikiem Stanów Zjednoczonych. A w roku 1994 miejsce to stało się parkiem narodowym miejscem chronionym. Pamiętajmy, że to nie tylko te wędrujące kamienie olbrzymia depresja. Ale też genialne widoki, genialne warunki, jeśli chodzi o turystów, to trzeba wspomnieć, że to jest naprawdę duża atrakcja turystyczna, ale też wiele rzeczy, które zaciekawia naukowców, czy to biologów, geologów, ogólnie ujmując naukowców, ponieważ naprawdę mają tam co obserwować, co sprawdzać. Czyli Dolina Śmierci to naprawdę takie miejsce, które warto zobaczyć, choćby tylko na zdjęciach czy też na filmach. Mające w sobie naprawdę olbrzymią dawkę tajemnicy i fajnych rzeczy. Tu jeszcze nie wspomniałem, że Dolina Śmierci, ta nazwa, może nie może, tylko też bierze się stąd, że osadnicy, osoby wędrujące w XIX wieku, żeby skrócić drogę niekiedy przez tą Dolinę Śmierci się przeprawiali, a te warunki, jakie tam panują, powodowały, że bardzo łatwo było tam po prostu zostać i już nie wyjść. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły do jak najszerszego grona ludzi. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.